Ich obecność jest niezwykle istotna. Babcie i dziadkowie to niekiedy pierwsi nauczyciele i osoby, które potrafią nas zainspirować. Mądrość, życiowe doświadczenie, opowieści z innych czasów, więzi międzypokoleniowe w dzisiejszym szybkim świecie są nie do przecenienia. Dom pani Kamili jest pełen pysznych zapachów. Część potraw, które teraz gotuje, to przepisy jej babci Teresy. I babcia właśnie jest dla mnie inspiracją, dlatego te zdjęcia stały bardzo długi czas na kuchennej szafce, ale potem zrobiło mi się żal, no bo wiadomo, w kuchni no to różne rzeczy się dzieją. Mhm. A tu moja babcia, zaraz po wojnie, przepiękna kobieta, warkocz miała do ud, poniżej uda, jak uciekali z obozu. Zaczęły się walić budynki, był nalot, coś płonącego spadło i siach, upaliły się te włosy. Naprawdę? Tak, już potem babcia nigdy nie zapuściła. Pani Kamila babcię Tereskę wspomina często, bo wiele ją nauczyła o świecie, ludziach i jedzeniu. Mieszkam na wsi od urodzenia i tak naprawdę wychowywałam się na dworze, na łące. Bardzo dużo z babcią wędrowałyśmy. Babcia opowiadała mi często, idąc, zobacz, to jest cykoria podróżniczek, z tego możemy zrobić herbatę. To jest macierzanka, tymianek nasz i tak dalej. Do czego służy? Mnie to bardzo fascynowało. Ja wszystkiego chciałam powąchać, wszystkiego chciałam spróbować, zobaczyć jak to jest. Babcia też opowiadała właśnie jak w czasie wojny, jakie części z roślin się wykorzystywało, że brukiew się piekło, że czy perzu robiło się jakieś tam sałatki, czy coś takiego. I to było właśnie na tyle ciekawe, że praktycznie te rośliny takie dzikie towarzyszą mi teraz przez całe życie i no to jest takie dziedzictwo też mojej babci. Dziadkowie i babcie, teraz bardzo aktywni, dokształcający się nieustannie, mogą nas wciąż wiele nauczyć. I choć wiedza ta niektórym może wydawać się oczywista, taki pierwszy nauczyciel to prawdziwy skarb. I to często dziadkowie i babcie jako pierwsi wpajają nam podstawy ekologiczne także. Ja swoim wnukom też mówię, że chlebka się nie wyrzuca, nie wolno chleba. To mnie zostało wpojone, że żywność, po prostu nie wyrzucać żywności. Staram się mu pokazywać świat, ponieważ ja kocham to, co nas otacza, kocham przyrodę, więc jemu pokazuję przyrodę głównie. Bo on jest tym zainteresowany. Wszystkimi żuczkami, mrówkami, biedronkami. Biedronki to są ulubione stworzonka. Dla wnuków trzeba mieć dużo czasu i dużo cierpliwości. Trzeba je kochać. Zresztą nie sposób nie kochać takich wnuków. Świętującym Dzień Babci i Dziadka życzymy przede wszystkim zdrowia, by cennych lekcji życia mogli udzielać swoim wnukom lub prawnukom jak najdłużej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv